Witam. Dobry wszystkim. MGR się kłania ze swoim Staszkiem. I to bardzo nietypowo, bo dzisiaj jest czwartek. Jest czwartek popołudnie. I strasznie mi się nudzi, więc trzeba przyjść i po prostu coś działać, a nie bezczynnie siedzieć sobie w chacie. Zorganizowałem się w następny sposób, taki, że tu będę właśnie sobie softboxem świecił na ten silnik. No, może nie ma jakiegoś takiego superanckiego światła, bo wiadomo, do czego służą softboxy właściwie, ale chyba jest na tyle światła, że będzie można swobodnie tutaj sobie działać. O, to jest... nie ruszaj, bo kurde, patrz. Lekko tego i już jedzie. O, malnie dziecko by dało radę to pchnąć. Tak, panowie, zdemontowałem właśnie teraz chłodnicę. Nie wiem czego chłodnicę, bo to jest chłodnica wody, a tam leży chłodnica najprawdopodobniej chyba klimy, bo chłodnica oleju chyba będzie tutaj, albo skrzyni, bo tu jest jeszcze jakaś chłodniczka. Dobrze, to wszystko niech sobie na razie będzie, nie ruszajmy tego. Więc tak, sprawa z kolektorem wygląda w następujący sposób. Tutaj jest ta cała wiązka, która ma leżeć właśnie sobie w taki sposób, żeby jej za dużo nie dotykać. Być może uda mi się nawiązać ciekawy temat odnośnie załatwienia kolektora, bo ten, chcąc nie chcąc, jest przerobiony na LPG. Ja się zastanawiam, jak oni to przerobili, że na te wtryski jest to wszystko założone. No dobra, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Tu pod spodem są uchwyty, pod tym żebrem i pod tym żebrem, żeby móc ten kolektor ściągnąć, bo widzicie, o, on jest poluzowany, ale tam go od spodu wszystko trzyma. I teraz, żeby móc zacząć sobie od demolowania tego miejsca, kładź sobie tutaj. I pierwsze co, to musimy wypompować ten stary olej, który jest tutaj w pompie wspomagania. I najprawdopodobniej, mam nadzieję, że uda się chociaż na tyle to zdemolować, żeby móc tam włożyć rękę, bo tam jest ten chyba cały uchwyt. Oj, fajnie, tam poduszkę silnika też widać, więc no normalnie tu na spokojnie. Kładziemy sobie tutaj i za pomocą taki strzykawkęc ciekawy wypompujemy stąd cały olej. O kurde, ciężko idzie, no niestety ze względu na jego gęstość, wiadomo, całego tutaj nie wepchnę. O. Ło. Po trochę, aż cały wydostaniemy. No, ciśnienie on robi trochę, ten olej. Oho, jak tak się dzieje, to już strzykawka jest nie ten, a nie, tutaj już wypompowałem z tego, zaraz się dostaniemy do filtra. O, tu już prawie wypompowane, jak widzicie. O, jeszcze trochę tutaj. Okej, okay, tyle na razie może być. I teraz tak, teraz ściągamy tutaj ten suwak i musimy wydostać filtr, który jest tutaj na dole. Nie wolno nic zgubić. Tą pompka chyba najprawdopodobniej trafi do regeneracji. Przynajmniej będę miał taki zamiar to zrobić, a jak wyjdzie, no to wiadomo, tak wyjdzie, nie? Teraz za pomocą takiego cienkiego imbusa wyciągamy sobie filterek. O, ten filtr jest pewnie starszy od śmierci. Mogę się założyć, powyginany cały. Śmiech na sali dosłownie. Czyli akurat tutaj nie zaglądali nasi. Po tym jak widać, jak ten filtr wygląda. Tak przy okazji właśnie Mercedesy mają filtry w pompach wspomagania. Ale wiadomo jak to jest, dobra, zabezpieczymy, żeby się nigdzie nie musiało też przerzucać.
prawie u dołu. No spokojnie, też całego nie zbiorę ze względu na ciśnienie, jakie tu się robi w tej strzykawce. Dobra, i znowu. Ten olej jest tutaj pewnie starszy od śmierci, mogę się założyć. Ale rący za to nie dam uciąć tradycyjnie. Będziemy się kopać w dół, jak najgłębiej. Dobra. Także tutaj wszystko będzie musiało wyglądać zrobione na cacy. Na ile się da, na tyle tego węża tam jeszcze wrzucę. Żeby jak najwięcej płynu wydobyć. Dobra. I tyle, panie, panowie, tego oleju wyleciało tutaj na dnie. Może tyle zobaczycie, coś tam w środku. Tyle zostało oleju ze wspomagania. Między innymi ta śruba, która jest tutaj, to by trzeba było odkręcić, która trzyma wspomaganie. No i to, ta, która jest tutaj. No i chyba na razie tyle. Na razie tyle, mam nadzieję. Te wszystkie przewody, które tutaj idą, one idą od czegoś innego, ale te dwa idą tutaj od pompy wspomagania, które idą właśnie tu niżej. O, i tu jest cały ten... I tu idą całe te rurki, czyli ta rurka kończy się tutaj. I tu była jakaś wielka nieszczelność, można powiedzieć. Dobra, wobec tego odkręcamy to i odkręcamy to. Tak patrząc sobie z bliska na tą śrubę, to chyba ktoś już coś kombinował, że ta śruba tak wygląda. Zobaczymy, czy się w ogóle da odkręcić. Ta śrubka jest od trzymania tej rolki tutaj. Więc jak uda nam się to odkręcić, to będzie super. Wręcz kurwa poezyjnie, bym powiedział. I teraz jeszcze tutaj jest śruba, która trzyma osłonę tego koła. Co to jest za koło? Teraz wam nie powiem, do czego jest to koło. No tu jest wał korbowy, wiadomo. Tu jest wentylator. To jest pompa wody, a to jest wspomaganie. Jeszcze co trzeba wykonać, to w okularkach oczywiście ochronnych. I patrzcie na to. Wiecie co? Normalnie jestem ujarany. Zastosowałem taki klucz, taki duży imbus. Użyłem tutaj w tą objechaną śrubę. I cud, że w ogóle tą końcówką, a nie tą, bo ta mi tutaj nie wejdzie, bo przeszkadzają te... koła. Zrobiłem tak. I udało się odkręcić. Coś kurwa pięknego. Jak już to, żeśmy odkręcili, to słuchajcie, te pozostałe tutaj śruby powinny dać nam się normalnie odkręcić. Pięknie, kurwa. Pięknie w chuj. A nie, ty dostaniesz. Jaka śruba, ja pierdolę. Jaka kurewska. Dobra, rolka jest poluzowana. Fajnie. Słuchajcie, to nie jest tak, że wy myślicie, że ja się boję to wszystko robić, bo potem sobie z tym nie poradzę. Nie, ja się boję jednej tylko rzeczy. Że jak odkręcam tego typu urządzenia, to żeby mi się nigdzie nie ułamała śruba. Jak się wszystkie śruby odkręcą, nieważne, niezależnie od tego, ile siły trzeba będzie użyć. Jak się wszystkie odkręcą bez ułamania, to jest prawdziwy sukces. Wierzcie mi, to jest sukces. A nie to, że ja się boję, że tego nie złożę. Mam filmiki, mam wszystko. Przy tego typu rzeczach w ogóle się nie wolno śpieszyć, bo jak będziemy się śpieszyć, to nic z tego nie wyjdzie. Nic z tego nie wyjdzie.
Dobra, jeden wąż na zewnątrz. No tak. I tak, ostatnia śruba, która jest przy pompie wspomagania. Może uda się zalokować. O. I teraz ta śruba jeszcze tutaj, która jest, to jeszcze musimy odkręcić. To jeszcze trzyma pompę. Tu jakiś kabel szedł po tym wężu wspomagania. Dokąd on tam idzie, to na razie nie wiem. Powiem tak, jeśli chodzi o wspomaganie, problemem jest ten przewód tutaj. On na pewno był metalowy, tylko ktoś kiedyś zrobił taką wstawkę, bo na pewno był nieszczelny, no i poszli po czymś takim i dzięki temu to sobie chyba ciekło tutaj, bo innego wytłumaczenia nie ma. On normalnie powinien być metalowy, tak jak jest tutaj, bo to są metalowe te przewody, nie? Także myślę, że... Także to jest chyba jedyne wytłumaczenie. Ktoś kiedyś tutaj zrobił jakąś przeróbkę, wstawił gumowe i przez to sobie tutaj musiało cieknąć najprawdopodobniej. Zobaczymy, czy takie coś w ogóle gdzieś znajdę. A jak nie, to najwyżej dokupi się jakiś kawałek tego i dam komuś, kto by wspawał ewentualnie i zrobił z tym jakiś dobry porządek. No zobaczymy. Także na razie sobie tym głowy nie zawracam. Ale tak czy inaczej, to jest wszystko do ogarnięcia. Bo to tak być nie może, na pewno nie. Pewnie się zastanawiacie, jak to MGR zrobiłeś, że udało ci się te śruby odkręcić od tego koła. Bardzo proste. Tu daję grzechotkę, a na drugie śruby złapałem oczkowym, tu trzymałem ręcą, a w tą kręciłem i poszło. Jehehe. Koło, dobra. I teraz nas, panie, panowie, interesuje odkręcenie tej śruby tutaj. O, może tym się da. Jak głęboko! Ok, nakładeczka sobie spadła, ale widzę, w którym miejscu. Oj, pompa wspomagania została zdemontowana. Ale uważam, że pompa wspomagania musiała cieknąć, bo inaczej takie coś by tutaj nie zostało. No i co? Nas będzie interesowało dojście tutaj do tego uchwyta. O, telefon zanurzę. O, ten uchwyt musimy tutaj odkręcić. Tu jest śrubka imbusowa i tu się właśnie... trzeba dostać, ale teraz to już chyba nie będzie problem żaden. Tak, teraz to już pójdzie luzacko. Już ręce tutaj włożę, więc w sobotę będziemy dokańczać ściąganie kolektora. Aha, tu jest jeszcze coś takiego. Dobra, tu jest ta szpanrolę. Wymienimy tą rolkę napinającą razem z tym amortyzatorkiem. O, właśnie co, o to mi chodziło, A ten amortyzatorek na pewno już jest wydupcony. Tam sobie ręce uciąć. O, jak to ma tyle lat. Wymienimy na nowy. Nie ma problemu, numer części tutaj widzę. Także będziemy szukać. I roleczka. O właśnie, mniej więcej taka. Co prawda ta cała blaszka tutaj z tym zostanie. Chyba że są rolki sprzedawane te całe kompletne, to wymieniłbym razem z tym tutaj. Widzicie, co się tutaj działo. Ta rolka najprawdopodobniej powodowało to, że jak odpalałem silnik, to było takie trzeszczenie słychać, taki tsz, 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 jak sobie
Na przykład obejrzycie filmik, jak odpalałem Staszka w stodole, to robiłem takie przybliżenie właśnie na tą stronę, że gdzieś tutaj to nadupcało, nie? Także myślę, że tego typu rolki będą do dostania. I chyba, nie wiem czy z obudową, czy bez, to się jeszcze okaże. Tutaj mamy do regulacji napięcia właśnie tej rolki. Zostawimy w takiej pozycji, jakiej jest tutaj. Także myślę, że będzie dobrze. I co? To wobec tego mamy zdemolowaną pompkę. Tak, a to co tutaj widzimy pod tą obudową, to jest kompresor klimatyzacji, czyli te główne urządzenie, od którego właśnie leci cała klimatyzacja. Te węże trzeba będzie stąd wydostać jeszcze, bo widzicie, to wszystko o tak zostało teraz fajnie opuszczone. Będę musiał to spróbować jakoś tam od spodu wydostać, ale tu już tego nie będę dzisiaj robił. Dziś akurat mi zależało na tym, żeby dostać się właśnie do tamtej śrubki, która trzyma kolektor, bo jeszcze jedna jest, która jest tam dalej. Mam nadzieję, że uda się tędy dostać. No to mogliśmy oszczędzić przynajmniej no, pompę wody. Pompa wody została na swoim miejscu. Jest nowa. To akurat robił mi serwis, ale w tym momencie zarobku już u mnie nie ma. Będę sobie robił sam na tyle, ile dam radę. Rzućcie jeszcze okiem tylko na tą pompę wspomagania. Tu od spodu była nieszczelna. Tutaj od spodu się z tej pompy lało. Także ta pompa, chcąc nie chcąc, jest nieszczelna. Chyba że to od tej obudowy, która... Może i ta pompa jest sprawna, albo i nie, ale tu ewentualnie widać przecieki. I co bym jeszcze chciał powiedzieć? O. O, to akurat ten, ale to jest to samo, co miał ogrodnik. Nowa pompa 800 euro. Spierdolę.